Cześć kochani, dzień dobry, witajcie ponownie na kanale Kawa Najpierw, ja jestem Aga i dzisiaj zapraszam Was do kuchni. Będziemy trochę gotować, chciałam Wam pokazać pomysły na śniadanie, na obiad, głównie na obiad. Tutaj macie nasze ostatnie śniadanie, czyli taka jakby szakszuka, duszona papryka, cukinia, pieczarki zalane roztrzepanym jajkiem, oczywiście z ulubionymi przyprawami i na to baby spinach. To jest uduszone i podane normalnie na patelni z herbateczką. Polecam. Zamówiłam sobie ostatnio nowość od Leslie. Mają nowe butelki, nowe płyny do kuchni i do podłogi. Bardzo lubię te ich butelki, te ich płyny, ponieważ kupujecie butelki raz i potem tylko refile. Zestaw startowy wystarcza na około rok, także serdecznie polecam, tym bardziej, że są to takie naturalne produkty. Jeżeli jeszcze tego nie znacie, to koniecznie sprawdźcie ich ofertę. Ja to stosuję już od ponad roku i jeszcze mam refile z poprzedniego zakupu, także naprawdę są wydajne. Także polecam serdecznie. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to nie będzie tutaj nie wiadomo jak dużo sprzątania, jedynie taka porada, że jak gotujecie, to sprzątajcie od razu, wtedy będziecie mieli w kuchni zawsze porządek, zawsze będzie czysto, bo jeżeli będziecie to zostawiać na później, to albo coś Wam potem wyskoczy, będziecie musieli gdzieś pojechać, nie wiem, będziecie mieli dłuższy telefon i to wszystko będzie zalegało w kuchni na dłużej niż jest to konieczne. Także gotowanie na pewno zaczynamy od opróżnienia zmywarki, żeby potem w czasie gotowania wszystko do tej zmywarki pakować. Jeśli chodzi, tutaj jeszcze wrócę do tych płynów. Generalnie używam też oczywiście innych płynów, innej chemii, natomiast chcę wykończyć wszystką chemię taką domową, którą mam i będę chciała jednak skupić się tutaj tylko i wyłącznie na tych szklanych butelkach, żeby nie dokupywać więcej takiej ostrej chemii, której i tak nie używam na co dzień. To się używa bardzo rzadko, jakieś takie ostrzejsze płyny. Natomiast na co dzień do sprzątania te od Leslie wystarczają w zupełności. Ten zapach do kuchni nowy ma bardzo, bardzo przyjemny, bardzo przyjemną woń. Także polecam serdecznie do tego, żebyście sprawdzili, poczytali co nieco na ten temat, bo naprawdę warto. Butelki prezentują się cudownie, natomiast tutaj chciałabym Wam pokazać jeden z ostatnich obiadów. Ryba z warzywami, nakroiłam się, skadrowałam, okazało się, że się nie nagrywało całe przygotowanie, także jest to kawałek ryby zamarynowany w maśle klarowanym, czosnku, soli i ziołach, jakie chcecie. I do tego warzywka i to się piekło w piekarniku około niecałe pół godzinki. Zupa kalafiorowa ze świeżego kalafiorka. Bardzo polecam. W ogóle gotowanie w tym żeliwnym kociołku jest cudowne. A tu mamy małą kapustę chop suey z suszonymi pomidorami, czosnkiem, oliwą z oliwek, zapiekane w piekarniku przez około 20 minut. Super. Jeżeli chodzi o kolejny obiad, to są to steki, oczywiście z rozmarynem. Bardzo polecam do tego oczywiście masło klarowane. I jeżeli chodzi o tą smażoną cebulkę, jest to smażona cebula na oleju razem z sosem Worcestershire. Także serdecznie polecam, ten sos używam ostatnio bardzo dużo, także polecam, zaraz dostaniecie przebitka, jak to wygląda. I oczywiście z ziemniaczkami, ze świeżym koperkiem, miodzio. Bardzo polecam Wam skupić się na podaniu obiadu, bo ja wiem, że na co dzień nam się nie chce, podajemy ten obiad bardzo szybko, ale takie skupienie się na tym, jak ten talerz wygląda, nie trwa to nie wiadomo jak długo, a na pewno Wasze dzieciaki, mąż, partner, partnerka na pewno docenią to, w jaki sposób jest to podane, bo to niby pierdoła, ale bardzo zwraca się na to uwagę. Ostatnio mieliśmy cudowną pogodę, wiosna przyszła, ale chyba się czegoś przestraszyła, bo pada u nas śnieg. Akurat ten śnieg to jest przebitka właśnie teraz, dzisiaj, z poniedziałku 22 kwietnia. Tak, pogoda szaleje. Funkie wyszły przez ciepełko, ale niestety tutaj wszystko pomarzło, nie wiem jak u Was, ale u mojego taty pomidory wszystkie
mróz ściął ostatnio, także wszystkie pomidorki, które miał, już wzeszły, wyniósł na dwór. Oczywiście w doniczkach jeszcze nie były wsadzone w ziemię, ale wszystko po prostu ściął mróz. Także na zachodzie było mroźno. Dzisiaj pokazuję Wam już ostatni obiad. Do kociołka smażymy cebulkę, potem będziemy dodawać do tego mięso wołowe. Wołowinę kupujemy średnio 2 razy do roku od gospodarza, który ma wiele hektarów i te krówki sobie chodzą szczęśliwie. I tak samo kurczaki też tak ostatnio kupiliśmy, także czekamy na kolejną możliwość zakupu. Nie kupuję ostatnio w ogóle mięsa w marketach, w sklepach. Nawet przestałam kupować wędlinę. Zależy mi na tym, żebyśmy jedli jak najzdrowiej, a tak naprawdę w tych wszystkich przetworach nie wiadomo jakie antybiotyki są, na pewno jest cukier, którego też trzeba unikać, także staramy się nie kupować mięsa w markecie. Oczywiście są czasami sytuacje, kiedy trzeba, kiedy się chce czasami nawet po prostu, ale to jest naprawdę ostatnio bardzo rzadko. Face to face in this trashy bar, another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smokers in the bathroom. I don't care at all, baby. You got my attention. So you. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. Zamówiłam sobie ostatnio przez internet pojemniki do organizacji lodówki i powiem Wam, że są z bardzo fajnego plastiku. Ja wiem, że jest to plastik, nie jest to szkło,
ale generalnie wygląda to bardzo fajnie i na pewno nie będę polecała mycia tego w zmywarce. Miałam już kiedyś podobne pojemniki i po umyciu w zmywarce plastik robi się taki matowy, taki niefajny. Także na pewno, jeżeli będziecie mieli jakieś takie plastikowe pojemniki, to niekoniecznie polecam myć ten plastik w zmywarce, chyba że mają taką specjalną informację, że można myć w zmywarce. Ale miałam kiedyś też takie pojemniki z informacją właśnie, że można stosować je i w zmywarce, i w mikrofalówce, i powiem Wam, że bardzo szybko zrobiły się takie matowe, takie niezbyt fajne. Jeżeli chodzi właśnie o plastik i w ogóle o delikatne rzeczy, to nie polecam myć gąbką z tej takiej szorstkiej strony, ponieważ zostają ślady. Kiedyś nawet miałam taką szarą lodówkę chromowaną i też zostały ślady po gąbce, która nie była nowa, tylko po prostu miała tą twardszą stroną. Szorowałam i zostały ślady, także uważajcie na swoje sprzęty, jeżeli chcecie, żeby były długo ładne, to traktujcie je delikatnie. Jak widzicie, zrobiłam sporo, a sos ciągle się robi. Jeżeli chodzi o mięso, to im dłużej będzie się dusiło, tym będzie bardziej miękkie. Jak już jest mięso takie już naprawdę mięciutkie, to dodajemy wtedy śmietankę albo serek mascarpone, jeżeli nie chcecie używać mąki. Bo oczywiście można też
mąkę pszenną albo mąkę ziemniaczaną, są różne przepisy, rozmieszać z wodą i wtedy zalać to mięso i wtedy będzie też taki sos. Natomiast my używamy głównie albo śmietanki, albo właśnie sera mascarpone i ten sos po chwili się redukuje, jest taki fajny, gęsty i jest naprawdę mega smaczny. Do tego oczywiście szparagi, jest sezon na szparagi, więc oczywiście przynajmniej dwa razy w tygodniu te szparagi teraz są, ale obawiam się, że już niedługo będą takie mięciutkie i świeżutkie, także korzystajmy jak najwięcej. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście ze mną w kolejnym filmie i mam nadzieję, że będziecie w kolejnych. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo dzięki subskrypcji i dzięki dzwoneczkowi będziecie otrzymywać powiadomienia o kolejnym filmie. Myślę, że kolejny film już będzie stricte sprzątaniowy. Dzisiaj mam nadzieję, że zachęciłam Was do ugotowania czegoś fajnego, nawet zwykłą kanapkę podać na talerzu z jakąś zieleninką, żeby wyglądało to odrobinę lepiej. Rozpieszczajmy się na co dzień, każdego dnia, bo zasługujemy na to. Jeżeli ktoś nas nie rozpieszcza, to oczywiście musimy robić to sami, czego Wam naprawdę serdecznie życzę. Ściskam Was mocno i do zobaczenia w kolejnych filmach. Miłego tygodnia, pa pa! Thank you.